Jeszcze raz pochylmy głowy. Ojcze, to czego nie wiemy, naucz nas, to czym jeszcze nie jesteśmy, uczyń nas, abyśmy jako Twój Kościół mogli wzrastać, tak by się Tobie podobać i być świadectwem Twojej prawdy, filarem i je, podwaliną jej właśnie. Niech ten czas będzie czasem, kiedy Twoje słowo okazuje się skuteczne i pożyteczne w naszym życiu, by przygotowywać nas do wszelkiego dobrego dzieła. By przenikać naszego ducha i duszę, osądzać zamiary i myśli naszych serc, i kształtować nas na podobieństwo Twoje. Amen. Amen. Ostatnim razem, kiedy byłem u Was, zgłosiłem na temat biblijnej istoty Kościoła i na temat biblijnego życia, lokalnego Kościoła konkretnie. I tam patrzyliśmy na dzieje apostolskie, rozdziały 1 i 2, jako opis w rzeczywistości, na całe dzieje apostolskie, jako opis tego, jak apostołowie rozumieli realizację Wielkiego Nakazu Misyjnego. Widzieliśmy, mam nadzieję, że widzieliśmy bardzo wyraźnie, że oni rozumieli wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego w kategoriach zakładania lokalnych wspólnot. Działa apostolskie bardzo wyraźnie to pokazują. Natomiast rodzi się pytanie zdecydowałem, że będę kontynuował ten temat. Bo rodzi się pytanie, ja tego pytania dotknąłem trochę zeszłym razem, bo yy, przeszliśmy też do biblijnego życia lokalnego kościoła, a mianowicie, jeżeli już te lokalne wspólnoty są tak istotne, tak ważne w planie Bożym, to jak one mają wyglądać? Czym mają się zajmować? Czemu lokalny kościół ma się poświęcać, aby być tym, czym Bóg chce, aby lokalny kościół był? Co w naszym życiu, jako kościoła, w tym, na co my poświęcamy czas, uwagę, energię, co będzie najważniejsze, co jest najistotniejsze, co jest fundamentalne? Czy jest jakaś jedna rzecz, o której można powiedzieć, że będzie miała kluczowe, fundamentalne znaczenie dla wszystkiego innego, co będziemy robić jako Kościół? Czy jest jakaś jedna taka rzecz? Odpowiedź: jest. Jestem przekonany, że jest. I spojrzeliśmy na to ostatnim razem, dotknęliśmy tego lekko, kiedy tam w drugim rozdziale pod koniec ci, którzy przyjęli Słowo i zostali ochrzczeni tamtego dnia, zostali przyłączeni do wspólnoty ludzi wierzących i werset 42 drugiego rozdziału od razu nam opisuje, czemu oni się poświęcili. I pierwsza rzecz, której się poświęcili, co to było? Trwali w nauce apostolskiej. Jestem przekonany, że najbardziej fundamentalną rzeczą, której Kościół musi być oddany. Jest Słowo Boże, jest nauka apostolska, jest nauka Słowa Bożego. Ciekawe jest to, że w dziejach apostolskich za każdym razem, kiedy ma miejsce podsumowanie tego, jak Ewangelia się rozprzestrzenia, jak kościoły rosną, rozrastają się, to jest tam opisane to w kategoriach Słowa Bożego. Dzieje apostolskie 6, 7, dzieje apostolskie 19, 20: Słowo Boże rosło, umacniało się i szerzyło. Fundamentalną zasadą życia kościoła, cechą, która będzie stanowić o zdrowiu jakiegokolwiek kościoła, jest jego stosunek do Słowa Bożego. I postaram się dzisiaj wam to pokazać. I może nie muszę was przekonywać, może jesteście do tego przekonani, ale myślę, że warto sobie uświadomić Biblijnie, biblijne uzasadnienie tego, że Fundamentalną zasadą życia Kościoła i cechą, która będzie stanowić o wszystkim innym w Kościele, jest nasz stosunek do Słowa Bożego. Jest miejsce, jakie Słowo Boże zajmuje w naszym życiu. Chciałbym, żebyście otworzyli list Jakuba, pierwszy rozdział, wersety 18 do 27. List Jakuba, pierwszy rozdział, wersety od 18 do 27. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Zrodził nas przez słowo prawdy. Wiedzcie to, umiłowani, bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze A bądźcie wykonawcami słowa Nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą To podobny jest do człowieka Który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu Bo przypatrzył się sobie i odszedł I zaraz zapomniał jakim jest Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim Nie jest słuchaczem, który zapomina Lecz jest wykonawcą, taki będzie błogosławiony w swoim działaniu. Bo jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny i nie powściąga swego języka, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. List Jakuba jako całość jest listem na temat praktycznego chrześcijaństwa. To jest list na temat tego, jak w praktyce wygląda łaska, jak w praktyce wygląda wiara. W liście tym Jakub podkreśla, jak wyglądają dowody Bożej łaski w życiu Bożych ludzi, których Boża łaska zbawiła. Jak powiedział Luter: sama wiara zbawia, ale wiara, która zbawia, nigdy nie jest sama. Sama wiara zbawia, zbawieni jesteśmy tylko z wiary, ale wiara, która zbawia, nigdy nie jest sama. Innymi słowy, zbawcza wiara zawsze przejawia się w przemienionym życiu, w praktycznym życiu, w przemienionym zachowaniu, w przemienionym stylu życia w codzienności, w przemienionym języku, w przemienionym myśleniu. I na tym skupia się Jakub w swoim liście. Pisze o pomaganiu potrzebującym, pisze o kontrolowaniu języka, pisze o pokorze przed Bogiem i przed ludźmi. Pisze o stosunku do bogactwa, i tak dalej, i tak dalej. O tym jest ten list, o praktycznych rzeczach. Ta zasada, że zbawcza wiara przekłada się na przemienione życie i na przemienioną postawę, tak naprawdę nigdzie nie ma ważniejszego zastosowania niż w relacji osoby wierzącej wobec Słowa Bożego. Ta zasada, że wiara, która zbawia, wpływa na przemienione życie, przemieniony stosunek do bogactwa, przemieniony język i tak, dalej, i tak dalej, nie ma nigdzie większego znaczenia niż w przemienieniu naszej postawy do Bożego Słowa. Stosunek osoby wierzącej wobec Słowa Bożego jest kluczowy. W 18 wersecie Jakub podkreśla, że to właśnie przez Słowo Boże, które jest nazwane Słowem Prawdy, zrodził nas. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy. Widzimy to w wersecie 18. Jakub tutaj zaznacza, że instrumentem, narzędziem, którego Bóg używa, żeby tchnąć duchowe życie w człowieka duchowo martwego, aby zbawić go, jest co? Jest Słowo Boże. Narzędziem, którego Bóg używa, żeby zbawić kogokolwiek, jest Słowo Boże. I tę samą prawdę podkreśla także Piotr w pierwszym liście Piotra, 1,23 chociażby. Jako odrodzeni nieznasienia z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego. Przez słowo Boże, które żyje i trwa na wieki. Więc, jeżeli miałbyś zapytać Jakuba, jakiego środka, jakiego instrumentu Bóg używa, żeby dokonać nowego narodzenia, zbawienia kogokolwiek, by stworzyć w człowieku martwym duchowo nową naturę, żeby stworzyć w nim serce mięsiste, Jakub by odpowiedział: instrumentem Bożym jest Boże słowo. I oczywiście moglibyśmy, pewnie wielu z nas mogłoby zilustrować tą prawdę w naszym własnym życiu. Gdzieś tam kiedyś, może, czytaliśmy sami Słowo, i ono trafiło do nas, otworzyło oczy naszego serca, albo ktoś nam Słowo wyjaśniał w jakichś rozmowach indywidualnych, ktoś nam świadczył prawdy Bożego Słowa, a może słuchaliśmy jakiegoś publicznego nauczania Bożego Słowa w publicznym kontekście. I to właśnie w tych momentach, w różnych momentach, w różnych okolicznościach, różnych osób, jednak rzeczą wspólną każdego z nas było to, że to właśnie w tych momentach, kiedy to Boże Słowo było pakowane do naszych serc, do naszych myśli, Duch Święty dokonywał w rezultacie jakiejś wewnętrznej zmiany, którą Biblia nazywa Nowym Narodzeniem. Natomiast jeżeli mielibyśmy zadać Jakubowi inne pytanie, jak ktoś wzrasta w łasce, nie tylko jak ktoś. Dostępuje zbawienia. Jak ktoś może stać się nowym stworzeniem, ale byśmy zadali mu inne pytanie. Jak ktoś, kto już stał się nowym stworzeniem, jak on teraz może wzrastać w nowym charakterze, w nowości życia? Jak on może rozwijać nową postawę? Jak on może rozwijać nowe zachowanie? Jak on może rozwijać właściwy język, właściwą mowę, właściwą pokorę? Odpowiedź Jakuba. Brzmi dokładnie tak samo. Instrumentem, którego Bóg używa, jest Słowo Boże. Ktoś, kto został zrodzony przez Słowo Prawdy, teraz potrzebuje stałego i odpowiedniego nastawienia do tego Słowa, by to Słowo go przemieniało. I o tym są wersety od 19 do 25. Są o naszym stosunku wobec tego instrumentu, którego Bóg używa w naszym życiu. Instrumentem nowego narodzenia jest Słowo Boże. Instrumentem duchowego wzrostu jest Słowo Boże. I o tym właśnie jest ten fragment. I Jakub pisze, że jest to słowo, którego musimy słuchać w werset 19. Werset 21 jest to słowo, które jest w nas zaszczepione, więc musimy to Słowo przyjmować dalej, kontynuuje w wersie 21. W wersecie 22 pisze o tym, że musimy to słowo wykonywać z gorliwością. W 25 nazywa to Słowo doskonałym zakonem wolności, który sprawia, że jesteśmy błogosławieni w swoim działaniu, kiedy w nastawieniu właściwym wzrastamy i stajemy się wykonawcami tego słowa. Więc musimy się wpatrywać w to słowo uważnie w wersecie 25 kontynuuje. Tak więc to jest temat tego fragmentu. Relacja człowieka wierzącego wobec Słowa Bożego. Słowo Boże musi być centralne w życiu bożych ludzi. Nie ma nic bardziej fundamentalnego, nic bardziej ważnego w życiu nie tylko indywidualnym każdego wierzącego, ale w życiu Kościoła. Słowo Boże jest najistotniejsze odgrywa centralną rolę w rodzeniu ludzi na nowo i w przemienianiu ich potem przez całe życie chrześcijańskie. Więc nie ma niczego, co byłoby tak ważne jak właśnie to. Innymi słowy, Twoja przyszłość. Twoje, Twój przyszły kierunek indywidualnie, ale także Wasza przyszłość jako Kościoła, nasza przyszłość jako Kościoła zależy przede wszystkim, oczywiście nie tylko, rozumiemy to, że nie tylko, ale przede wszystkim od tej jednej rzeczy. Jaki będzie stosunek nasz do Bożego Słowa i jakie miejsce ono będzie zajmować w naszym życiu. Zanim przyjrzymy się temu, co pisze Jakub, Chciałem przeprowadzić was trochę przez wachlarz teologii biblijnej tego, jak Bóg w całym Piśmie używa swojego słowa. Słowo Boże od zawsze było instrumentem życia. Zawsze było tym, co życie rodziło. Widzimy już to na samym początku Biblii, pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział. Bóg zaczyna tworzyć wszechświat. Tworzy wszechświat w niesamowity sposób, bo tworzy go, wypowiadając słowa. Bóg przemawia, i na skutek Jego przemawiania rodzi się życie, rodzi się wszechświat. W pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, gdy ma miejsce upadek człowieka, gdy widzimy grzech człowieka, w wyniku którego człowiek jest odrzucony sprzed obecności Bożej, obecności świętego Boga, a wynikiem czego jest jego fizyczna i duchowa śmierć, widzimy, że Bóg w swojej łasce nie pozostawia człowieka bez nadziei. Nie pozostawia go. W desperacji, ale Bóg w miłosierdziu co robi? Przemawia do człowieka. Już na samym początku, po upadku, Bóg przemawia do człowieka, napawając ich serca nadzieją. Co im mówiąc? Coś, co nazywamy Proto-Ewangelią: Że oto potomstwo kobiety zdepcze głowę węża, jego głowa zostanie zmiażdżona. I to widzimy, że w trzecim rozdziale, pierwszej milszowej to właśnie Słowo Boga wypowiedziane do Jego ludzi staje się zalążkiem nadziei, która potem ma tych ludzi prowadzić przez historię świata. Nadzieja, że Bóg przyśle tego, który przywróci właściwy porządek rzeczy. I to Boże Słowo jest tym, co ma tą nadzieję tchnąć w serce Bożych ludzi. To widzimy, że przez swoje słowo Bóg powołuje Abrahama Zur aby ten poszedł za nim. I w ten sposób, w wyniku Bożego Słowa, Boga, który przemawia do Abrahama, Bóg rodzi swój wybrany naród. I widzimy to od XII rozdziału pierwszej Rzeszowej. Znamy tę historię. Potomstwo z rodu Abrahama się mnoży potem w ziemi, w ziemi obiecanej, aż w końcu w wyniku głodu trafia do Egiptu, w wyniku czego wpada w długą i trudną niewolę. I znowu, w momencie, gdy niewola ludu Bożego wydaje się kompletnie beznadziejna. Tak jakby już ta niewola miała trwać na zawsze, to co Bóg robi? Druga mojżeszowa przemawia. Bóg decyduje się przemówić: swoim słowem wzywa Mojżesza i w ten sposób rozpoczyna dzieło swojego wybawienia. Następnie Bóg swoim słowem przemawia nie tylko do Mojżesza, ale do całego narodu i ustala swoje zasady. 20 rozdział drugiej mojżeszowej. Na górze Synaj daje swoje prawo, które jest niczym innym jak spisaniem jego słowa. To słowo Boże tworzy Bożych ludzi. Słowo Boże definiuje Bożych ludzi. Słowo Boże zradza Bożych ludzi, gromadzi Bożych ludzi, ustanawia Bożych ludzi. Nie żadne mistyczne przeżycie, ale fakt, że Bóg przemawia. Przez cały Stary Testament, ileż to razy czytamy i przyszło słowo Pana tej treści. Typowym działaniem Boga w Starym Testamencie jest więc ustanawianie i prowadzenie swoich ludzi właśnie swoim słowem. Kiedy to przemawia przez swoich proroków, aby spisywali te słowa dla swojego ludu, co nazywamy dzisiaj Starym Testamentem. Można powiedzieć, że to wypowiadane słowo Boga było czynnikiem kreującym wiarę w Bożych ludziach. A jednym z kulminacyjnych miejsc w Biblii, które pokazuje, jak Bóg używa swojego słowa, by rodzić życie, jest Księga Ezechiela 37. W wizji Ezechiela widzimy tam niezwykle wyraźnie, że życie pochodzi ze słowa Bożego. Posłuchajcie, proszę, uważnie pierwszych dziesięciu wersetów, które opisują tę wizję. Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości, i kazał mi przejść dookoła nich. A oto było ich bardzo dużo w tej dolinie, i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do Was ożywcze tchnienie i ożyjecie, i dam Wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę Was skórą, i dam Wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, i poznacie, że Ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum. I zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej, i spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna, i porosło ciało, i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi wszechmocny pan: przyjdź ożywcze tchnienie, z czterech stron, i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie, i ożyli, i stanęli na nogach. Rzesza bardzo wielka. W wersecie 11 Bóg zaczyna wyjaśniać wizję Ezechiela. Mówi, że wyschnięte kości reprezentują cały dom Izraela. Dom Izraela, który woła: Przepadła nasza nadzieja. Werset 11. Cóż za dziwna i poruszająca scena jednocześnie. Aż w końcu Bóg ogłasza w 14 wersecie, tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I pytanie, jak on to zrobi? Jak Bóg w martwych ludzi, w martwe kości tchnie ożywcze tchnienie? Zrobi to poprzez swoje słowo. Poprzez proroka, który jest narzędziem zwiastowania Bożego Słowa. Więc Bóg wzywa Ezechiela do tego, by ten głosił Słowo Boże, podczas gdy oni są wciąż martwi, co w ogóle jest najdziwniejsze. On każe Ezechielowi głosić słowo do wciąż wyschniętych martwych kości. Dla nas bardziej naturalne byłoby to, że Bóg najpierw by te kości ożywił, a potem kazał do nich głosić. A tu sytuacja jest taka, że Ezechiel ma głosić do jeszcze martwych kości i na skutek właśnie głoszenia te kości powstają do życia. I widzimy bardzo wyraźnie, jak nierozerwalna więź istnieje między życiem, tchnieniem, duchem, mową. A słowem Bożym. I w służbie Nowego Przymierza widzimy dokładnie to, co pisał Ezechiel. Bóg wzywa swoich ludzi czym? Swoim słowem. Martwych duchowo, czyni żywymi przez swoje słowo. Wiemy ze Słowa Bożego, że nasz domyślny stan, stan naszego serca, naszej duszy, nasz duchowy stan jest stanem duchowej śmierci. Jest stanem duchowej beznadziei, w którym potrzeba niczego innego jak Bożej Inicjatywy, by zmienić serca kamienne na serca mięsiste. Serca obrzydzone świętością, serca, które nagle stają się zachwycone świętością. I Bóg czyni to czym? Swoim Słowem. Rzymian 10,17 Wiara jest ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Chrystusowe. Jak ludzie mają uwierzyć? Przez zwiastowanie im Słowa Chrystusowego, Słowa Bożego. 2 Tymoteusza 3,15 Pisma Święte są tymi, które mogą obdarzyć Ciebie mądrością ku zbawieniu. Nic innego. Ale słowo Boże. Biorąc pod uwagę stan naszego serca, że faktycznie jesteśmy martwi duchowo z powodu swoich grzechów, oczywistym staje się, że Bóg musi do nas przemówić, abyśmy my w ogóle mogli go poznać. Bóg musi siebie objawić, Bóg musi siebie przed nami odsłonić, ponieważ sami z siebie nie bylibyśmy w stanie wpaść na żadną prawdziwą myśl na temat Boga. Wszystkie nasze myśli na temat Boga w odłączeniu od Jego słowa są niczym innym jak kreowaniem sobie jakiegoś bożka na nasze podobieństwo. Więc Bóg musi objawić siebie nam poprzez odsłonięcie nam prawdy o sobie właśnie w swoim Słowie. Gdyby Bóg nie przemówił, to byśmy byli skazani na wieczne błądzenie w mroku własnych spekulacji. I moglibyśmy jeszcze długo rozważać tutaj centralność Bożego Słowa w zradzaniu życia bożych ludzi, jedno natomiast jest jasne w Piśmie Świętym. Bóg zawsze rodzi życie swoim słowem. Zawsze. Jego słowo jest centralne. Bóg swoim duchem świętym rodzi duchowe życie za pomocą instrumentu Bożego Słowa. Duch święty nigdy nie działa w odłączeniu od Bożego Słowa. To Boże Słowo jest instrumentem Bożego Ducha, który tchnie Boże życie w Bożych ludzi. Dlatego tak ważne jest też to, by w kościele było ogłoszone Boże Słowo. Dlatego tak ważne jest dla Adama, żeby ogłoszone było Boże Słowo, tutaj też i w Waszym kościele. Takie głoszenie, które właśnie w centrum stawia słowo Boże. Takie skupienie na Bożym Słowie, że ono rzeczywiście jest centralne. Takie głoszenie, które jest zainteresowane tym, by zrozumieć. By wyłożyć, by wyeksponować i by zastosować to, co faktycznie w Bożym Słowie Bóg powiedział. Takie głoszenie, w którym przesłanie fragmentu biblijnego, na który się powołujemy, jest faktycznie przesłaniem kazania, które głosimy. Nie takie głoszenie, które wychodzi tutaj, żeby, mówiąc kolokwialnie, szpanować kreatywnością człowieka i retoryką mówcy. Ale takie głoszenie, które skupia się na tym, by zrozumieć, co faktycznie Bóg powiedział w danym fragmencie, by to, co Bóg powiedział we fragmencie swojego słowa, było faktycznie przesłaniem kazania, które głosimy. Dlatego tak ważne w kościele jest głoszenie, którego kierunek, którego treść i którego cel są podporządkowane tekstowi Biblii. Dlatego tak bardzo ważne jest, by być w kościele, w którym kaznodzieja próbuje zrozumieć, co natchnione przez Boga Słowo. Objawione w Piśmie Świętym, znaczy w sensie tak zwanym historyczno-gramatyczno-teologicznym. I jakie ono ma zastosowanie wobec nas dzisiaj? Dlatego ważne jest, by być w kościele, które rozumie fundamentalność Bożego Słowa jako bycia centralnym elementem życia kościoła. Słowo Boże, które w tym kościele jest uwydatniane, uwypuklane, otwierane i stosowane. I nie chodzi o to, by jedynie to miało formę jakiegoś suchego komentarza, suchego komentowania historycznych elementów Bożego Słowa. Nie o to chodzi. Też nie chodzi o to, żeby z biblijnych fragmentów sobie znajdować wyskocznie do własnych pomysłów. Tak jak na przykład, nie wiem, trafiamy na fragment Przemienienia wody w wino w drugim rozdziale Ewangelii Jana, Cud w kanie galilejskiej. I kaznodzieja używa tego fragmentu po to, żeby on był wyskocznią do tego, czy, żeby głosić, czy wolno pić chrześcijanom alkohol czy nie. A ten fragment w ogóle nie jest o tym. Ten fragment jest o osobowości Chrystusa. Oto Chrystus wkracza na publiczną scenę i dokonuje pierwszego cudu, żeby uwierzytelnić swoją osobę jako syna Bożego. O tym jest ten fragment. I to jest niezwykle ważne, żeby Kościół tak poważnie traktował Boże Słowo, by wydobywać faktyczne znaczenie jego fragmentów. W sensie historyczno-gramatyczno-teologicznym, i potem przerzucać most do nas dzisiaj, żeby pokazywać nam, jakie zastosowanie z tego słowa wynika. Chodzi o gorliwą i żarliwą reakcję na to, że Pismo Święte jest faktycznie objawionym, natchnionym, nieomylnym, bezbłędnym i autorytatywnym Bożym Słowem dla Bożego ludu. Jakże ważne dla zdrowia Kościoła i dla zdrowia każdego chrześcijanina jest być wystawionym, na Boże Słowo. Jak ważne jest dla każdego kościoła i dla każdego chrześcijanina, być wystawionym na być w kościele, w którym jest nacisk na nauczanie Bożego Słowa, kościół, który podporządkowuje się Słowu Bożemu. Jaką tragedią jest być w kościele, w którym nie traktuje się Bożego Słowa poważnie, gdzie wyrywa się fragmenty z kontekstu, gdzie Boże Słowo traktuje się w formie jakichś takich amuletów chrześcijańskich. Jak wróżby z ciastek chińskich, gdzie ma się ulubione wersety, które nie wiem, wszystko mogę w tym, którym mnie wzmacnia w Chrystusie. Filipian 4,13. Fragment, który często jest używany do tego, że, że tak, e, wespnę się na szczyt drabiny mojej kariery, bo wszystko mogę w tym, którym mnie wzmacnia w Chrystusie. Albo tak, zdam, skończę studia z wyróżnieniem, bo wszystko mogę w tym, którym jest wzmacnia w Chrystusie. I używanie tego fragmentu jako swego rodzaju amuletu na to, że wszystko w moim życiu osiągnę tak, jak tego pragnę, bo Chrystus mi w tym pomoże. Podczas gdy ten fragment w ogóle o tym nie jest. Ten fragment mówi o tym, że Paweł mówi: Nauczyłem się żyć w obfitości, jak i głód cierpieć, jak i w niedostatku, ponieważ wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. To wszystko, o czym Paweł mówi, do czego Chrystus go usposabia, to jest umiejętność znoszenia wszystkich sytuacji życia, bez względu na ich trud, bez względu na ich cierpienie, w sposób, który podoba się Bogu. O tym mówi Paweł. Paweł nie mówi tutaj o tym, że w Chrystusie możemy sobie wszelkie pragnienia naszego życia zrealizować, bo Chrystus nam w tym pomoże. Mówi raczej o tym, że Chrystus wzmocni nasze serca, żeby nawet najciemniejsze doliny naszego życia przejść w sposób, który podoba się Bogu. O tym mówi Paweł w Filipian. Ale, jakąś tragedią dla chrześcijanina jest być w kościele, który nie prowadzi go do, do skarbów, do studni skarbów Bożych Praw i Bożego Słowa. Jak ważne jest być w kościele, który stawia słowo w centrum, tak że treść kazania nie jest dyktowana pomysłowością, czy kreatywnością, czy właśnie retoryką mówcy. Jak ważne jest nie zastępowanie ekspozycji słowa Bożego anegdotami, żartami, historyjkami i przypowieściami z życia, bo przecież tego lepiej się słucha, bo to łatwiej pada na uszy słuchaczy. Jak ważne jest być wystawionym na takie nauczanie, które nie czyni psychologii, które nie czyni nauk społecznych i socjologicznych i politycznych treścią swojego nauczania, kosztem skupiania się na słowie. Jak ważne jest być wystawionym na takie nauczanie słowa, które nie moralizuje za każdym razem, pomijając Chrystusa i istotę Ewangelii jako naszego życia. Zdrowy Kościół to Kościół, w którym kaznodzieja i w którym ludzie rozumieją, że jedyny autorytet, jaki może tutaj być zakazalnicą, to jest autorytet głoszenia, które ten autorytet trwa tak długo, jak długo faktycznie ma miejsce głoszenie Słowa Bożego. W momencie, kiedy kończy się głoszenie Bożego Słowa, tutaj nie ma już żadnego autorytetu. Wszelki autorytet kończy się. Ten autorytet trwa tak długo, jak długo ma miejsce głoszenie Bożego Słowa. Kaznodzieje i Kościół nie są wzywani do tego, żeby głosić, ale są wzywani do tego, żeby głosić Słowo. Łatwo jest głosić cokolwiek. Ale drugi tomotusza 4.1 i dalej i niżej. Zaklinam Ciebie przed obliczem Boga. Głoś, słowo. Większość książek dzisiaj na temat Kościoła skupia się na wszystkim, ale nie na słowie. Większość książek, które mają jakieś, odkrywają tajemnice, jak sprawić, żeby Kościół był zdrowy i żeby rósł, mówią o wielu rzeczach. Mówią o tym, że Kościół musi być przede wszystkim przyjazny i oczywiście Kościół powinien być przyjazny. Albo że skupiałem się na planowaniu, właściwym planowaniu finansów. Oczywiście warto dobrze planować finanse. Albo skupiają się te książki na rozwijaniu właściwych zespołów muzycznych, właściwej formy czy dobrej lokalizacji, czy przemyślanej dekoracji, czy wspaniałych programów dla dzieci i młodzieży z pominięciem tego, że centralnym i fundamentalnym jest słowo Boże. Smutnym jest to, że wielu pastorów i wielu kościołów, wiele kościołów, często może niby akceptować autorytet słowa Bożego w teorii. Wyznawać, że wierzą w nieomylność Biblii i autorytatywność Biblii, ale często ich praktyka krzyczy głośniej niż ich twierdzenia. To się często widzi, kiedy nauczający w kościele bardziej skupia się na studiowaniu swoich odbiorców, aniżeli na studiowaniu słowa. Taki kaznodzieja w swoich przygotowaniach bardziej zastanawia się nad opinią publiczną, aniżeli nad słowem. Zastanawia się nad tym, co ludzie mogliby chcieć usłyszeć, a nawet co potrzebują usłyszeć. A następnie próbuje najlepiej jak potrafi stworzyć produkt, który spełni oczekiwania rynku. Taki konsumpcjonizm tylko w wydaniu kościelnym. I nagle, kiedy to się dzieje, wszystko w kościele staje się zniekształcone, albo w ogóle to, co Boże, zostaje w efekcie w którymś momencie, zostaje porzucone. Bo nagle o kształcie, o życiu, o formie kościoła zaczyna decydować nie słowo Boże, ale zaczyna decydować kultura. Zaczyna decydować pomysłowość ludzka, zaczynają decydować trendy biznesowe, zaczynają decydować grzeszne pragnienia, jak na przykład złe rozumienie sukcesu. Rozumienie sukcesu, które polega na tym, że my jako Kościół odnosimy sukces, kiedy jesteśmy produktywni, kiedy jesteśmy efektywni, kiedy jest nas dużo, zapominając o tym, że Bóg definiuje sukces poprzez wierność. My odnosimy sukces, kiedy jesteśmy wierni Panu i Jego Słowu. Bez względu na to, ilu by nas było, lub ilu by nas nie było. Więc musimy wiedzieć, że instrumentem Bożym do tego, by generować duchowe życie i budować duchowe życie, zawsze było, jest i będzie Boże Słowo. I każdy członek Kościoła musi o tym wiedzieć, co z Bożego punktu widzenia stanowi o zdrowiu Kościoła. Może nawet będzie tak, że Pan Bóg w swojej suwerenności poprowadzi Was do innych miast, do innych miejsc i będziecie musieli znaleźć jakiś Kościół. Musicie wiedzieć wtedy, jakiego kościoła szukać, po czym poznać zdrowy kościół, jak zidentyfikować właściwy fundament. Słowo Boże i jego głoszenie musi być centralne. To ono ożywia ludzi, to ono gromadzi ludzi, to ono buduje Bożych ludzi. Oczywiście my możemy tworzyć i budować ludzi za pomocą wielu sposobów. Za pomocą dobrej muzyki, dobrego chóru, wspaniałego budynku, tożsamości denominacyjnej, nawet sposobu ubierania. Na te, na, możemy gromadzić i budować ludzi grupami wsparcia, służbą, społeczeństwu, rozrywką, a nawet osobowością lidera. Można gromadzić i budować ludzi. Ale bożych ludzi, nie po prostu ludzi, ale bożych ludzi możemy tworzyć, gromadzić i budować tylko za pomocą słowa Bożego. Słowo Boże jest nie tylko instrumentem życia, ale jest instrumentem wzrostu. Nie tylko kreuje życie, rodzi życie, ale daje duchowy wzrost. Ewangelia Łukasza 24, widzimy tam historię uczniów po śmierci Chrystusa, już też po Jego zmartwychwstaniu, są w drodze do Emaus i rozmyślają nad wydarzeniami śmierci Jezusa. I w wersecie 17, Łukasza 24, 17, czytamy, że są przygnębieni. Są przygnębieni tym faktem, że Jezus umarł, oni jeszcze nie, nie rozumieją Jego zmartwychwstania, nie widzieli zmartwychwstałego Chrystusa. I nagle na ich drodze pojawia się osoba, postać, wiemy z historii, że to jest Jezus, mówi do nich. Co do nich mówi? Werset 27. Począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Zaczyna wykładać im słowo Boże. Pokazuje im, jak Stary Testament wskazuje na niego. I następnie czytamy wersety 31-32, po tym jak już Jezus spędził z nimi tą część tego czasu, czytamy tak. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go, lecz On znikł przed ich oczu i rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? I oto mamy wspaniały przykład tego, jak Słowo Boże otwarte przed sercami i przed oczami Bożych ludzi jest Słowem, które rozpala serce. Jest słowem, które nie tylko rodzi nowe życie, ale na, ciągle na nowo rozpala serca ludzi wierzących. To Słowo Boże jest narzędziem do rozpalania tego serca. Słowo Boże musi być centralne w życiu Kościoła, gdyż nie tylko daje Kościołowi życie, ale daje Kościołowi wzrost. Jezus modli się, Jana 17, 17. Modli się uświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Psalmista ogłasza. Twoje słowo jest lampą, stopą moim i światłem, ścieżką moim. W psalmie 19 psalmista mówi, że to słowo uczy prostaczka mądrości, rozwesela serce. Kiedy znajdujemy się u schyłku duchowego życia Królestwa Judy w Starym Testamencie, widzimy, że król Jozjasz odkrywa prawo, pięcioksiąg, znajduje księgi, spisane Słowo Boże. W wyniku czego, w wyniku czytania tego słowa pada na ziemię, rozrywa swoje szaty w upamiętaniu i nakazuje, by to słowo było odczytywane przed całym ludem, w wyniku czego ma miejsce na skalę narodową przebudzenie. Dokładnie to samo widzimy na Chemiasza 8 rozdział, kiedy lud powraca z niewoli, Jerozolima jest zniszczona, ich życie duchowe leży w gruzach, podobnie jak miasto, które to życie duchowe miało reprezentować wraz z świątynią. I co się dzieje? ósmy rozdział Nechemiasza. Jest wybudowany podest, Ezraż staje przed ludem, jest odczytywane słowo Boże, które następnie jest wyjaśniane ludziom. I w dziewiątym rozdziale Księgi Nehemiasza widzimy niesamowite upamiętanie, niesamowite przebudzenie całego narodu. Efezjan 5:26. Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie zań, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby przez Słowo samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Chrystus czyni to przez Słowo. To Słowo Boże daje ludziom kierunek, kształt, przemienia ich na podobieństwo Boże. Jednym z zarzutów wobec Kościołów, tak mocno skupionych na nauczaniu, na zrozumieniu, na wyjaśnianiu Słowa, jest to, że takie kościoły są pozbawione ducha. Może niektórzy, którzy jesteście na Facebooku, widzieliście, jak państwo cerońscy, jeżeli wiecie, kto to jest, jeżeli nie, to to są tacy fałszywi nauczyciele, wilki drapieżne, które, które podają się za chrześcijan, na scenie, na jednym ze swoich nabożeństw, biorą Biblię do ręki, zaczynają ją kopać i rzucać po scenie, mówiąc, że ta wiedza do niczego się nie nadaje. I rzeczywiście kościoły takie, które w centrum stawiają Boże Słowo, Zrozumienie tego słowa, wyjaśnianie tego słowa, faktyczne poznanie tego, co Bóg do nas mówi dzisiaj i jak to ma wpływać na nasze życie. Są często oskarżane o to, że my jesteśmy kościołami pozbawionymi ducha, że takie kościoły są pozbawione ducha. Tak jakby Duch Święty i Słowo Boże były w konkurencji ze sobą. Tak jakby współzawodniczyły ze sobą. I mówi się: albo możesz wybrać kościół, który skupia się na słowie, który skupia się na wiedzy, na poznaniu, Albo może wybrać kościół, który skupia się na duchu, w którym jest duch. Często nawet oskarża się kościoły skupiające się na słowie o tak zwane bibliochwalstwo. Nie wiem, czy słyszeliście to oskarżenie. Bibliochwalstwo to jest tak to samo co bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo tylko, że to bałwochwalstwo objawia się w tym, że wielbimy Biblię, prawie jak czwartą osobę trójce. Że oddajemy część i chwałę Biblii, podczas gdy powinniśmy oddawać część i chwałę żywemu Bogu. I się oskarża takie kościoły, które tak poważnie traktują Boże Słowo, tak centralnie je traktują, że uprawiają Bibliochwalstwo, pewnego rodzaju formę bałwochwalstwa. Jest to kompletny absurd. Jest to kompletne niezrozumienie istoty przesłania Bożego Słowa i jego pragnienia dla Bożych ludzi i dla Bożego Kościoła. Duch Święty jest bezpośrednio powiązany ze Słowem Bożym i wprowadzaniem Bożych ludzi w poznanie tego Słowa. To jest podstawowe dzieło Ducha Świętego. Po pierwsze, każde słowo pisma jest słowem Ducha Świętego. Na przykład mamy bardzo fajny przykład, Psalm 95. W Psalmie 95 mamy słowa psalmisty, potem tam mamy słowa Boga, jest tam mowa o tym, jak ludzie zatwardzili swoje serce na głos, który wołał do nich na pustyni, jest wezwanie do tego, żeby teraz tego serca nie zatwardzali na głos pana wołającego do nich. W każdym razie tam nie mamy wzmianki, ani jednej wzmianki o tym, kto te słowa wypowiada. Po prostu widzisz, że są to słowa psalmisty, potem są to słowa Boga. Ale w, w liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie, jest to fragment, który powołuje się na Psalm 95. Czytamy co? Hebrajczyków 3,7? Powołanie na Psalm 95. Dlatego, jak mówi duch święty. Autor listu Hebrajczyków nie mówi, dlatego jak mówi Psalm 95. Nie mówi nawet, dlatego jak mówi Bóg. Albo nie mówi, dlatego jak mówi psalmista. Tylko mówi, jak mówi duch święty w psalmie 95. Autor listu Hebrajczyków rozumie, że każde słowo Psalmu 95 jest słowem ducha świętego. Bo jak pisze Piotr w drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale, 21 wersecie, każde proroctwo, każde słowo pisma przyszło do nas z natchnienia duchem świętym. Więc po pierwsze, każde słowo zapisane dla nas w tej księdze jest słowem ducha świętego. Po drugie. Kluczową rolą Ducha Świętego w życiu apostołów miało być co? Jana 14:26? Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I widzimy, że kluczową rolą Ducha Świętego w życiu apostołów miało być poinstruowanie ich, pouczenie ich odnośnie tego, czego oni później mieli nauczać innych, jako ci, którzy mieli położyć fundament pod Nowotestamentowy Kościół. Więc widzimy Duch Święty, że każde słowo pisma jest z autorstwa Ducha Świętego. Po drugie, widzimy, że nawet w życiu apostołów Duch Święty przede wszystkim ich instruował, żeby oni mogli instruować innych. Po trzecie, to Duch Święty przekonuje świat o prawdzie. Jana 16,8. Duch Święty przekona o sprawiedliwości, sądzie. I przekona o prawdzie. Jak przekona o prawdzie? No, widzimy w całych dziejach apostolskich, że robi to poprzez zgłoszenie prawdy, poprzez zgłoszenie słowa. Nie robi to poprzez, nie wiem, ludzi gdzieś tam skrywających się w kącie i wchodzących na wyższe sfery transcendentalnego, mistycznego, poznawania jakiegoś czegoś, co nazywałem Duchem Świętym, ale poprzez proste i nawet jak mówi Paweł, głupie zwiastowanie krzyża, zwiastowanie słowa. Tak działa Duch Święty w dziejach apostolskich, kiedy buduje Kościół. Po czwarte, jeśli chodzi o zarzut o bibliochwalstwo, to pamiętajmy, że słowa są zawsze bezpośrednio powiązane z osobą, która je wypowiada. Słowa są zawsze powiązane bezpośrednio z osobą, która je wypowiada. Na przykład, wyobraźmy sobie taką sytuację, że wracam samochodem do domu, żona wysyła do mnie smsa i pisze: Tomek, chcę, żebyś zatrzymał się w sklepie i żebyś kupił chleb, mleko i mąkę. Ja zamiast tego zajeżdżam do przemysłowego i kupuję nie wiem, mydło, pastę do zębów i, i młotek. W domu, wchodzę do domu, witam moją żonę, cały rozweselony. Ona patrzy na zakupy, które zrobiłem. Oczywiście jej reakcja jest bardzo zdziwiona. Ja w tym momencie zaczynam jej uzasadniać, że kochanie, ja po prostu nie chciałem za bardzo się skupiać na Twoich słowach. Bo słowa to nie mają znaczenia, najważniejsze jest uczucie między nami. Więc ja nie chciałem skupiać się na Twoich słowach, chciałem się skupiać na relacji z Tobą. Chciałem skupić się na Tobie, na Tobie jako na osobie. Kompletny absurd. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, ona, ona, jest, ona jest bez sensu. Rozumiemy, że słowa mojej żony są swego rodzaju wyrazem jej osoby. Są bezpośrednio powiązane z jej pragnieniami, z jej osobą, z jej charakterem. Biblia jako słowo Boga jest wyrazem samej osoby Boga. Jest wyrazem samego ducha świętego. Nie możesz kochać Boga, troszczyć się o relacje z nim, lekceważąc Boże Słowo. Jest to niemożliwe. Nie ma mowy o oddzieleniu ducha świętego od Jego Słowa. Te dwie rzeczy nie stoją ze sobą w konkurencji. One są ze sobą bezpośrednio zespolone. Tam, gdzie jest Słowo Boże, tam jest Duch Święty. Tam, gdzie jest Duch Święty, tam musi być Słowo Boże. Tak więc pozbaw ludzi Bożego Słowa, a pozbawisz ich działania Ducha Świętego. Coś tam będzie, pośród nich się działo, ale to na pewno nie będzie Duch Święty. Paweł modli się o Efezjan. Niech Bóg da wam Ducha czego? Mądrości i objawienia, aby oczy waszych serc były otwarte na poznanie Boga. Zobaczcie, że Duch, o którego tutaj modli się, Paweł, aby był dany wierzącym w Efezie, jest nazwany duchem mądrości i objawienia prawdy o Bogu. Kiedy Paweł myśli o tym, że pragnie, aby Duch Święty działał w życiu wierzących ludzi w Efezie, to przede wszystkim myśli o działaniu ducha w kategoriach wprowadzania ich w głębsze poznawanie objawionej prawdy Bożej. Myśli i modli się, proszę, aby Bóg poprzez swojego ducha działał w Waszym życiu. Jak? Nie poprzez wprowadzanie was w mistyczne przeżycia, nie poprzez wylania na was ducha mocy i cudów, nie poprzez ducha emocji i uniesień, ale ducha poznania Boga. Paweł wie, że bez wprowadzenia ludzi w poznanie prawdy o Bogu, tak jak objawia ją Pismo Święte, jedyne co pozostaje ludziom to kroczenie w mroku jakichś takich subiektywnych odczuć, które potem nazywamy Duchem Świętym. Dla usprawiedliwienia własnych grzesznych, często pożądliwości i decyzji. Bez wprowadzenia ludzi w głębsze poznanie prawdy o Bogu, tak jak ona jest objawiona w piśmie, pozostaje ludziom jedynie kroczenie w mroku sentymentalnej duchowości, która nie opiera się na trwałym fundamencie prawdy Bożej, ale na chwiejnym fundamencie uniesień emocjonalnych. I co wtedy się dzieje, kiedy wiara ludzi jest zbudowana na emocjonalnych uniesieniach? Dzieje się to, że kiedy są skonfrontowani z ciemnymi dolinami śmierci w swoim życiu, kiedy w ich życiu zaczynają mieć miejsce różnego rodzaju trudności i wyzwania, okazuje się, że emocje są niewystarczające, żeby napędzać ich duchowe życie. Bo emocje się kończą, kiedy wracają po, po nie wiem, wybitnie emocjonalnym nabożeństwie do domu, te emocje osiadają w poniedziałek i okazuje się, że one są niewystarczające, żeby ciągnąć, żeby pchać człowieka przez do, ciemne doliny śmierci. Co jest wtedy tym, co nas pcha do przodu? Co jest tym, co nas trzyma i zachowuje? To są przekonania, które mamy, wynikające ze zrozumienia tego, kim jest Bóg, jaki jest jego charakter, czym są jego obietnice. To są rzeczy, które są motorem napędzającym chrześcijanina w obliczu najtrudniejszych okoliczności jego życia. Dlatego Paweł modli się, że duch, który ma się przejawić w życiu wierzących w Efezie, ma być duchem, który jest duchem mądrości i objawienia, aby otworzyć ich oczy na poznanie Boga. Stąd to wezwanie, głoś, słowo. Stąd u Jakuba, słuchaj słowa, przyjmuj słowo, stosuj słowo, karm się słowem. W drugim Tymoteusza, w trzecim rozdziale Paweł opisuje te trudne czasy, które mają przyjść dla Tymoteusza. Tragiczne czasy. I my patrzymy na czasy wokół nas i myślimy, my żyjemy w tych czasach. Ludzie będą samolubni, chciwi. Chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzice nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego co dobre. Ta lista jest długa. Okrutne czasy. Rodzi się pytanie. I co my mamy zrobić? Jakie jest rozwiązanie? Jakie jest remedium na te okrutne czasy? Jakie jest rozwiązanie? Na koniec całego tego fragmentu Paweł przypomina Tymoteuszowi rozwiązanie jest jedno. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu, w czas dogodny i niedogodny. Pisma święte, które jest natchnione przez Boga, pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, do poprawy, do uchyłania sprawiedliwości. Dzieje apostolskie, szósty rozdział. Mamy tam problemy z rozdzielaniem darów w Kościele dla potrzebujących wdów. Są wdowy, które potrzebują opieki. I nagle apostowie są też w to zaangażowani. Jest ogromna potrzeba takiej służby praktycznej, Jakie rozwiązanie jest, żeby, żeby Kościół mógł dalej rosnąć i się rozwijać? Znaleźć kogoś, kto się zajmie tą służbą praktyczną, żeby apostołowie skupili się na nauczaniu słowa i modlitwie. Werset czwarty. Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże. I znowu widzimy, że w centrum Kościoła ma być Słowo Boże. Efezjan, czwarty rozdział. Kościół, który potrzebuje wzrostu. Jakie jest rozwiązanie? Czwarty rozdział, jedenasty, 12 werset. Rozwiązaniem jest Chrystus, który obdarza swój Kościół swoimi darami. Poszedł do nieba i z nieba sprowadza dary dla Kościoła. Jedenasty i dwunasty werset czwartego rozdziału Efezjan. A tymi darami jest co? Apostołowie, prorocy, ewangeliści i pasterzy nauczyciele. Darem Chrystusa dla Kościoła są ludzie, których On obdarowuje, usposabia do tego, żeby wykładali, uwypukniali, uwydatniali słowo Boże przed Bożymi ludźmi. Co więc czyni kościół zdrowym? Centralność słowa Bożego, które jest głoszone i nauczane w należyty wierny sposób i w należyty sposób przyjmowane z gotowością i z głodem. Jest ono centralne dla twojego indywidualnego i dla naszego zbiorowego, kolektywnego wzrostu. To był bardzo długi wstęp do Jakuba, ale nie macie zegarka, więc jedziemy dalej. Nie, zbliżając się do końca, zerknijmy na chwilę na Jakuba, kończąc. Zerknijmy na Jakuba. Więc Jakub pisze o tym, jak ważny w życiu człowieka, którego łaska dotknęła i łaska zrodziła go na nowo. Jest ważna postawa, właściwa postawa wobec Słowa Bożego i w wersecie 19 mówi o gorliwości w słuchaniu, że człowiek Boży musi być gorliwy w słuchaniu, niech będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Cały czas w kontekście jest tutaj mowa o Słowie, o Słowie, które rozpoczął, rozpoczął werset 18 i Słowo, które jest potem wymienione w tym całym fragmencie. Tu nie jest kwestia, tu nie jest mowa o tym, byśmy byli dobrymi słuchaczami siebie nawzajem żeśmy dobrze siebie słuchali. Oczywiście dobrze jest być dobrym słuchaczem innych ludzi, ale to jest w kontekście Bożego Słowa. Postawy gorliwości w słuchaniu. Cechą nowego narodzenia, o którym jest mowa w wersycie 18, jest nowe pragnienie słowa. Jest nowa gorliwość w słuchaniu. Każdy, kto narodził się z prawdy, ze słowa prawdy, będzie chciał słuchać słowa prawdy. I o tym pisze Jakub. Bądź skory do słuchania, nie skory do mówienia. Jakub doskonale wie, że tendencją ludzkiego serca jest być nie skorym do słuchania, a skorym do mówienia. Nam o wiele łatwiej jest mówić, będąc gotowym bardziej do dyskusji niż do przyjmowania instrukcji, tak jest nasza natura. Wydaje mi się, że już w ogóle mentalnością Polaków jest zawsze być jakimś, mieć zawsze jakąś mądrość do każdej sytuacji i być bardziej prędkim do dyskusji, aniżeli do przyjmowania instrukcji. Dla wielu osób jest to ogromny problem. Niektórzy ludzie stają się niemalże niewyuczalni w swojej postawie do Bożego Słowa. Myślą, że ich rolą jest zawsze uczyć innych. Nawet kiedy nikt wokół w kościele nie potwierdza tego, że mogą być obdarowani do głoszenia słowa, to mimo wszystko oni czują się, że oni będą nauczycielami innych. Oni chcą być skorzy do mówienia, nie skorzy do słuchania. A jednak Jakub przypomina, że najpierw musisz być skory do słuchania. Oczywiście jest korzyść w pokornym nauczaniu i w pokornej dyskusji, ale duch, o którym mówi Jakub, jest duchem, który za wszelką cenę chce debatować. Zawsze szuka zaczepki, żeby coś korygować, żeby wygrać spór, aniżeli być chętnym do bycia instruowanym. Stosunek wierzącego do słowa ma być stosunkiem, który mówi: Mów panie, sługa twój słucha. Werset 21: Nie tylko gorliwi w słuchaniu, ale staranni w przygotowaniu. Jakub mówi o starannym przygotowywaniu siebie. Przeto to odrzućcie wszelki brud, nadmiar złości, przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Kolejnym ważnym aspektem naszej relacji wobec słowa jest nasze przygotowanie się do przyjmowania tego słowa. Przygotowanie, które Jakub tak jakby mówi, które robi miejsce Bożemu Słowu w naszym sercu. On mówi, że to się musi wiązać z tym, że coś ze swojego życia odrzucamy, żeby zrobić miejsce na Boże Słowo. Tak jakby Jakub chciał powiedzieć, że jeżeli my nie odrzucimy pewnych rzeczy, to nie będzie miejsca na Boże Słowo w naszym sercu i w naszym umyśle. Więc sposobem, by stracić apetyt na wspaniałą kolację wigilijną, czy teraz wielkanocny posiłek, jest cały dzień obiadać się chipsami i czekoladą, prawda? Sposobem, by nie mieć apetytu na Słowo Boże, jest wypełnić swoje życie wszelkiego rodzaju brudem, o którym pisze tutaj Jakub. Nieczystością, grzechem, złością, zawiścią, narzekaniem, brudem z telewizji, brudem z internetu, brudem z nieprzystojnych rozmów, brudem z brudnych relacji. Oczywiście są to rzeczy, które na wiele sposobów nie możemy uniknąć, ale kiedy intencjonalnie pakujemy w swoje życie ogrom tych rzeczy, to potem nic dziwnego, że przychodzimy bez apetytu na Boże Słowo. I o tym pisze Jakub. Pisze o tym, że nasz stosunek musi być stosunkiem starannego przygotowania swojego serca. I codziennie muszę zadać sobie to pytanie: czy jestem gotowy, aby Bóg miał wyłączność na grunt mojego serca w tym, co mówi, czy raczej ja chcę w swoim sercu uprawiać wiele innych roślin, które w rzeczywistości są chwastami. Dlatego odrzućcie wszelki brud i obfitość złości, resztkę złości i przyjmijcie z łagodnością, pokorą zasiane Was słowo Boże. I kolejna rzecz, którą tu widzimy, to jest pokorne przyjmowanie. To staranne przygotowanie ma prowadzić do pokornego przyjmowania. Przyjmijcie z łagodnością. Inny przekład mówi z pokorą, bo rzeczywiście to słowo bardziej mówi o pokorze niż o łagodności. Z pokorą zasiane was Słowo Boże. Nie jest tutaj mowa o jakiejś pozie pokorności. O no, jakiejś takiej, nie wiem, nie wiem, przy, na kolanach przygięty z głową spuszczoną. Nie jest tutaj mowa o jakiejś manierze, która wygląda jak pokora. Jest tutaj mowa o nastawieniu serca. Jest tu mowa o uniżeniu, które poddaje się z gotowością, by przyjąć słowo bez względu na to, co się okaże, że to słowo chce do mnie powiedzieć. To jest taka pokora. Pokora, która zgina swoje duchowe kolana, ugina swój duchowy kark, poddaje swoje emocje, swoje myśli, swoją wolę, każdą część swojej osoby, wszystkiemu, co Bóg zamierza powiedzieć do mnie w swoim słowie. I co ciekawe i co ważne, zanim jeszcze dowiem się, co to słowo chce mi powiedzieć. To jest pokora, o jakiej mówi Jakub. Jest to nastawienie kompletnie inne niż we wszystkim innym w życiu. Zobaczcie, w życiu, kiedy ktoś przychodzi do ciebie i prosi ciebie, czy zrobisz coś dla niego, jaka twoja jest odpowiedź najczęściej? To zależy. Co mam dla ciebie zrobić? Ale kiedy Bóg przychodzi do nas w swoim słowie w twoim domu, rano, wieczorem, czy publicznie, czy z przyjaciółmi, z którymi się spotykasz, by czytać Boże Słowo. To kiedy Bóg mówi: Teraz ja będę mówił, czy zrobisz coś dla mnie, nasza odpowiedź nie może być nastawieniem to zależy. Nasza odpowiedź musi być nastawieniem właśnie tej pokory, o której mówi tutaj Jakub które mówi: tak, jestem gotowy przyjąć Twoje Słowo. Nie może być odpowiedzią typu posłucham, ocenię i może się zdecyduję je zaakceptować. Słowo Boże nie podlega ocenie człowieka. Człowiek nie stoi ponad Słowem. Postawą człowieka musi być podporządkowanie Bożemu Słowu, i to jest ważny aspekt relacji chrześcijanina wobec słowa. Więc czy uginam swoją wolę przed Bożym Słowem? Cokolwiek Bóg powie, na temat rzeczy, na których jeszcze nie wiem, co powiedział, na temat mojej pracy, na temat mojego małżeństwa, na temat mojej rodziny, na temat mojego stosunku do tej czy innej rzeczy, czy jestem gotowy przyjąć wszystko, co Bóg powie. I dalej wiernie wykonywać. Wersety 22 do 25. Ostatni punkt. Wierne wykonywanie. Nie tylko staranne przygotowanie, nie tylko pokorna postawa, nie tylko gorliwość w słuchaniu, ale wierne wykonywanie. Bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Oczywiście słuchanie nie jest złe. Chrześcijaństwo jest ważnym elementem w chrześcijaństwie jest słuchanie, ale chrześcijaństwo jest czymś więcej niż słuchaniem. Mimo, że nigdy nie jest czymś mniej niż słuchaniem, to jest czymś więcej niż słuchaniem. Ogromną pokusą jest słuchać słowa, studiować słowo, czytać różnego rodzaju blogi chrześcijańskie, oglądać nawet kazania. Teraz jeszcze w dobie internetu mamy taki dostęp do informacji chrześcijańskich, i nawet zachwycać się tym wszystkim, i myśleć, gdzieś podświadomie myśleć, że słuchanie, studiowanie, poznawanie, a nawet zachwycanie się tym, co studiuję i czego słucham, jest tym samym co stosowanie. Nie jest. Nie jest tym samym. Nie jest tym samym. I dlatego Jakub pisze tutaj o tym, żeby nie oszukiwać siebie samych. Jest to ogromne niebezpieczeństwo dla nas. Uczenie się słowa i intelektualne zgadzanie się z nim nie jest tym samym, co stosowanie tego słowa. Więc Jakub mówi, czyń to, co słowo mówi, bądź jego wykonawcą, bo inaczej oszukujesz samego siebie. I podaje ilustrację. Bo jeżeli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to jest podobny do człowieka, który w lustrze przygląda się swojemu obliczu, przyjrzał się sobie, odszedł i zapomniał, jaki jest. Oto człowiek, który patrzy w lustro, patrzy w słowo, zachwyca się nawet tym, co widzi, albo cokolwiek tam widzi, ma jakieś przemyślenia, odchodzi i zapomina, aby cokolwiek z tym zrobić. I jest drugi człowiek, werset 25, który wejrzał w doskonały zakon wolności, w słowo i trwa w nim. Czyli kontynuuje, czyni wytrwale to słowo. On nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, i taki będzie błogosławiony w swoim działaniu. I ta zasada jest niezwykle ważna. I zauważcie, że tutaj pismo nie daje nam alternatywy na pobożność, na dwa rodzaje pobożności. Nikt nie może powiedzieć w Kościele tak. Ja jestem tym praktycznym rodzajem Chrześcijanina. Ja lubię działać. Więc wpatrywanie się w słowo aż tak mnie nie interesują. Studium biblijne, rozważanie znaczenia słów biblijnych to nie jest aż tak bardzo dla mnie. Ja, ja po prostu chcę wiedzieć, co ja mam robić, jak ja mam działać. Ja jestem praktycznym chrześcijaninem. Nie ma takiej opcji. Bo wcześniej Jakub mówi: Ty musisz być gorliwym słuchaczem słowa, który przygotowuje się starannie i pokornie to słowo przyjmuje. Ale też w kościele nikt nie może powiedzieć: Ja jestem teologiem. Ja z natury jestem teologiem, ja, ja studiuję słowo, ja poznaję słowo, ja nawet znam Grekę, ja znam Hebrajski, ale okazuje się, że w Twoim języku, w Twoich wypowiedziach, w Twojej postawie słowo w ogóle nie jest widoczne, w Twoim postępowaniu, w Twoim myśleniu. Więc Jakub mówi: Tu nie, nie ma tutaj żadnej alternatywy. Jakub mówi o wpatrywaniu się w słowo i wykonywaniu słowa. Mówi o tym, że Twoja duchowa przyszłość zależy. Od wpatrywania się w Słowo, które daje wolność i w przestrzeganiu tego Słowa, niezapominaniu o Jego stosowaniu. I wersety 26-27 tego fragmentu Jakuba, one są po prostu przykładem, jak praktycznie Słowo wpływa na życie chrześcijanina. Praktyczne wyrazy zastosowanego Słowa w życiu Kościoła. Jakub wymienia trzy praktyczne dziedziny. Wstrzemięźliwy język, werset 26 Wrażliwe serce, werset 27, początek tego wersetu i końcówka wersetu 27, wyróżniające się życie, inne od świata. Tak więc, kochani, chrześcijanin musi być przede wszystkim człowiekiem Biblii. Dla chrześcijanina Biblia jest jednym z najcenniejszych skarbów spotykanych na tym świecie, a szacunek wobec Boga jest szacunkiem wobec Jego Słowa, a posłuszeństwo Bogu oznacza posłuszeństwo Jego Słowu. Tak naprawdę ciężko o większe lekceważenie Boga w naszym życiu niż lekceważenie tego, co powiedział w swoim słowie. I odwrotnie. Ciężko o większy szacunek do Boga niż wysoko cenić Pismo i zatopić się w nim, a następnie nim żyć i je rozgłaszać. A zdrowy Kościół to Kościół, w którym kaznodzieje pracują ciężko nad tym, by serwować ludziom właściwy posiłek Słowa Bożego, a członkowie tego Kościoła zachęcają ich, tych kaznodziejów, ku temu, by oni to Słowo nad Nim pracowali, by je głosili, modląc się za nich, okazując gorliwość w słuchaniu i w przyjmowaniu Słowa i składając Bogu za nie dziękczynienie. Pochylmy głowy w modlitwie. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty przemówiłeś do nas. Nas, których umysły są martwe i są o tym i są pogrążone w ciemności, jak sam Ty wydajesz diagnozę na temat naszych umysłów. Nigdy byśmy nie byli w stanie poznać prawdy o tym, kim jesteś, kim jesteśmy my, jakie jest rozwiązanie naszego problemu, czym w ogóle nasz najpoważniejszy problem jest, a jednak Ty przemówiłeś. Odsłoniłeś, Panie, prawdę o Tobie, o Twoim charakterze, o Twoich zamiarach, o Twoich obietnicach. Odsłoniłeś przed nami prawdy tego wszystkiego w swoim Słowie. Dziękujemy Tobie za to pismo. Które jest natchnione, które wyszło z Twoich ust, natchnione Twoim duchem świętym, które jest pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, do nauki, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Dziękujemy Tobie za wspaniałość Twojego słowa, że uczy ono prostaczka mądrości, że ono rozwesela serce, że ono daje życie i ono jest tym, co dało nam duchowe życie, co powołało Kościół do istnienia i jest tym, co Kościół buduje i kształtuje. Panie, sprawia w naszych sercach coraz większy głód Twojego słowa, zachwyt nad Jego prawdami, nad prawdami tego wszystkiego, co objawiasz, tak aby Twoje imię było uwielbione, aby Twój Kościół był zbudowany i aby świadectwo Ewangelii było rozgłaszane. Amen.